Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, czyli co w tygodnikach, a w tym tygodniu przede wszystkim bracia Sekielscy, bo za chwilę premiera drugiej części ich wielkiego, piekielnie ważnego dokumentu. Jak powiedziałem, przede wszystkim bracia Sekielscy w czterech tygodnikach, które omawiam, są dwa wywiady z nimi, ale bardzo dobrze, akurat w tej kwestii nigdy za mało. Ale zanim do tego przejdziemy, to jednak parę słów o całej reszcie. No niestety jest tak, że Newsweek nie byłby sobą, gdyby nam znowu nie pokazał tego dżentelmena. Ja już trochę mam dosyć. Ja nie rozumiem, ile musi Kaczyński płacić za tę reklamę. Musiałby, bo obawiam się, że dostaje ją darmowo całkowicie. To w końcu jednak stoi tydzień w kioskach, salonikach prasowych. Inni na szczęście trochę od tego odeszli, bo przegląd zajął się w ogóle czymś zupełnie innym, choć oczywiście z tematu pandemii. Polityka, moim zdaniem, ciekawe, symboliczne, metaforyczne zdjęcie, kiedy maseczka, jak widać, ląduje zamiast na ustach i nosie, na oczach, a rzecz o wyborach, rzecz jasna. I Tygodnik Powszechny, no, który nam niestety też nie oszczędził Jarosława Kaczyńskiego, ale przynajmniej zrobił to też jakoś tak bardziej symbolicznie, bo nie wiem, czy Państwo znajdziecie Jarosława Kaczyńskiego na tej okładce, ale on jest. To jest ten wielki cień głowy tam po waszej prawej, po waszej, tak, prawej stronie, a w tle malutki Adrian. No, ale... ale Newsweek no niestety przebija wszystkich i też niestety w tym Newsweeku nie ma wiele do specjalnie do czytania. Znaczy ja w ogóle tak, wiem oczywiście, że każde z tych pism ma swoich stałych czytelników, którzy w gruncie rzeczy będą czytać cokolwiek tam się ukaże, bo to jest kwestia nawyku. Tak jak jemy różne rzeczy, czy wykonujemy różne czynności, bośmy się do nich przyzwyczaili od dzieciństwa. I jeżeli staram się recenzować Państwu te tygodniki, to w gruncie rzeczy cały czas z myślą, co one powinny zrobić, żeby zdobyć więcej czytelników. Bo jeżeli nie zdobędą, to po prostu nie przeżyją. Tak? Taka jest niestety ewolucja rynku medialnego. Stąd moje narzekania, choć wierzę, że nawet jeżeli nie wymieniam jakichś tekstów, to są zapewne w każdym z tych pism i w każdym z jego numerów, ich numerów teksty, które ktoś przeczytał z zainteresowaniem i wdzięcznością. Być może, ale to jest za mało. Mówimy o czymś więcej. No niemniej, w Newsweeku rozmowa Aleksandry Pawlickiej właśnie z Tomaszem i Markiem Sekielskimi, bo 16 maja w sobotę premiera na YouTubie, tak samo jak pierwszej części, drugiej części tego ich słynnego dokumentu, no będzie się działo prawdopodobnie. Ja powiem tyle, że z takich ważnych rzeczy, które oni tu mówią, bo od razu te wywiady są ciekawe, bo one uzupełniają pewne rzeczy, których możemy spodziewać się już w samym dokumencie, więc nie warto sobie powiedzieć, że a obejrzę dokument, to będę wszystko wiedział. Nie, tu jeszcze mamy coś dodatkowo. Na przykład, znaczy przede wszystkim takie emocje autorów, co też jest istotne, a które na ekranie w dokumencie na ogół się nie pojawiają, ale też zapowiedź, że będzie trzeci film, bo to będzie tryptyk. W trzeciej części zamierzamy, mówi Tomasz Sekielski, odpowiedzieć na pytanie, co wiedział Jan Paweł II o przestępstwach seksualnych duchownych. Po premierze Tylko nie mów nikomu, każde spotkanie czy dyskusja kończyły się pytaniem o Jana Pawła II. Ono jest zadawane z nieśmiałością, bo święty, papież Polak, ale wisi w powietrzu. Uznaliśmy, że trzeba się z tym zmierzyć, więc to jest rzecz godna najwyższej uwagi i też już czekam na ten kolejny film. Ale również polityka się zajęła. Janusz Wróblewski rozmawiał z autorami tego dokumentu i tam przede wszystkim wiele oczywiście sił rzeczy odpowiedzi jest podobnych, ale jest też jedna rzecz, no jest jasne wskazanie, że niestety sytuacja, w której Kościół nadal jest chroniony przez prokuraturę, przez system, częściowo przez nas samych, przez obywateli, jest zaszłością od 1989 roku.
od chwili, kiedy po prostu państwo przyjęło, że Kościołowi wszystko się należy, co nie należy się nikomu innemu i że musi być chronione. I niestety politycy po dziś dzień, i to nie tylko politycy PiS-u, Sekielscy mówią w tej rozmowie o tym, że tak naprawdę opozycja zapomniała pytać, co z komisją sejmową, która miała być specjalną, która miała być powołana. Raptem cała opozycja też o tym zapomniała. Dlaczego? Trzeba pytać opozycji. Ale jest tu też bardzo ciekawy wątek tego, jak Tomasza Sekielskiego próbowano przekupić. Pewien bogaty biznesmen spytał, jakaś cena, żeby pewien biskup nie zaistniał w tym filmie. I tego nie będzie w filmie, więc czytajcie te wywiady. Poza tym, w przeglądzie, szczerze powiem, czy też we wszystkich tych właściwie pismach, jest ciągle ten sam problem. Czyli ciągle powtarzamy te same rzeczy. Ja już przeczytałem dzięki temu jakieś 1500 tekstów na temat tego, dlaczego wybory były niesłuszne, nieważne, inne i tak dalej, i tak dalej. Moja wiedza od pewnego momentu już nie przyrasta. Mam wrażenie, jakbym czytał bezustannie ten sam tekst. Choć podobne wrażenie mam też na Facebooku, gdzie czasem też mam wrażenie, że czytam bezustannie ciągle jeden i ten sam post, tylko w trochę różnych dekoracjach, w trochę różnej scenografii, w trochę różnym kostiumie, na różnych wallach. Więc być może my tak lubimy po prostu, może to jest zasada inżyniera Mamonia, że lubimy tylko te rzeczy, które już bardzo dobrze znamy. Ale mam ciągle wrażenie, że są tematy, których jest zdecydowanie za mało, a które są gorące i ważne. Taką klasycznym tematem, którego spodziewałem się w tygodnikach w tym tygodniu, jest na przykład sprawa strajku przedsiębiorców, wzbudzającego ogromne emocje. Sam w te emocje się włączałem na Facebooku i dość porządnie dyskutowałem z różnymi osobami, ale rzecz nie w tym, kto ma rację w tym sporze, tylko tam jest bardzo wiele rzeczy do wyjaśnienia. Owszem, OKO.press opublikowało pewną analizę tego, kto tam rozsyła jakieś posty, jakieś tweety i tak dalej, i tak dalej, a to jest tylko mały kawałek tej układanki, bo jednak najistotniejsze są te tysiące tych przedsiębiorców, którzy mniej czy bardziej aktywnie albo mniej czy bardziej biernie gdzieś w tej przestrzeni potencjalnego ciągle właściwie strajku jednak istnieją. Owszem, w polityce jest tekst, ale krótki, niewyczerpujący tematu, kto to jest właściwie ten tajemniczy Tanajno. W każdym razie to nie jest Konfederata i to nie jest kumpel Grzegorza Brauna, jak sugerowali niektórzy facebookowicze, wręcz przeciwnie, to jest konkurencja dla niego. Niemniej oczywiście postać dziwna, ale jak mówię, najistotniejsi są ci zwykli albo niezwykli przedsiębiorcy, którzy albo przyjechali do Warszawy, albo może dopiero przyjadą. Otóż nigdzie nie ma żadnej próby analizy tego zjawiska. Dla mnie to jest zupełnie zdumiewające. Dla mnie jest zdumiewające na przykład, że żaden reporter, klasyczny, piszący reporter, nie spędził całej, no, kawałka nocy, bo ich potem spacyfikowano, z piątku na sobotę, a potem jeszcze pod Dworcem Centralnym. Owszem, byli operatorzy wideo, tak? I to zarówno na przykład z OKO.press, jak i Włodek Ciejka TV, ale to jednak mało. Ja bym się spodziewał, że rasowy, zawodowy reporter tam pójdzie i będzie poznawał tych ludzi, będzie z nimi gadał. Oni są bardzo otwarci na rozmowy, oczywiście, bo są w dość mało luksusowej sytuacji. Obawiam się, że nic takiego się nie dzieje, no chyba, że jakiś przyczajony reporter dopiero zbiera materiał i za jakiś czas go zobaczymy, no ale tygodniki są po to, żeby nam takie rzeczy mówić. Nie mówią, kiedy trzeba. Podobnie, jak dla mnie, innym tematem gorącym są ciągle pojawiające się różne plotki, dezinformacje, fejki związane, znaczy tak wokół, powiedziałbym, koronawirusa, tak? Znaczy na ile on jest groźny, na ile nie jest groźny, co o nim wiemy, czy ogłaszanie pandemii miało sens, czy maseczki mają sens, cała sfera, co dalej, czy on wróci, czy on nie wróci, a jeżeli wróci, to co? I to takich można by podtematów tutaj znaleźć 140. 5G, sieć 5G na przykład,
prawda, nieprawda, to znaczy, ja wiem, że Państwo się zdziwią, że ja mówię 5G prawda czy nieprawda. Jasne, że to jest bzdura, ale po pierwsze, wcale nie wszyscy wiemy, że to jest bzdura. Jesteśmy czasem osłabieni natłokiem fałszywych informacji i strasznie mi brakuje takich tekstów, ale jest jeden szlachetny wyjątek. W polityce jest znakomity tekst, zresztą kolejny, który oczywiście nie odpowiada na wszystkie te pytania i kwestie, które przed chwilą wymieniłem, ale jest akurat autora Pawła Waleskiego, to znakomity dziennikarz zajmujący się od lat medycyną w polityce, który po pierwsze odpowiada na całkiem sporo tych pytań, skądinąd stawia nowe też pytania, bo to jest tak, że my coraz bardziej wiemy, że nic nie wiemy. Ale też w ogóle bardzo polecam całą publicystykę Pawła Waleskiego, tę około-covidową. Spora część z jego komentarzy, jeżeli nie macie Państwo prenumeraty, płatnej prenumeraty Polityki, jest na polityce.pl, czyli tam, gdzie jest to za darmo. Bardzo polecam. To są, nie wiem, czy dzisiaj nie najlepszy w ogóle autor od tej tematyki w Polsce, a jeżeli to jakaś, jeżeli nawet nie naj, to absolutna czołówka. Z czym jest problem? Taki mały sygnał, bo tu jest bardzo ciekawych kilka tematów wyjaśnionych. Chile, Grecja i Wielka Brytania i niektóre stany amerykańskie rozważają wprowadzenie paszportów immunologicznych. Chcą je wydawać osobom wyleczonym z wirusa SARS. Posiadanie takiego certyfikatu zwalniałoby z kwarantanny oraz przestrzegania restrykcji sanitarnych. WHO protestuje. Ma dowody już nie tylko z Azji, że przeciwciał u ozdrowieńców może nie być. Albo są i zanikają. Albo jest ich zbyt mało, by móc naturalnie zabezpieczać przed ponownym zachorowaniem. Ponieważ wiedza o SARS-CoV-2 jest skąpa, przed immunologami niełatwe zadanie rozwiązania tej zagadki. To jest tekst, który poza tym, że udziela wielu różnych odpowiedzi, to też właśnie stawia wiele różnych pytań. I muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że sprawa jest bardzo poważna, to byłaby to zupełnie fascynująca łamigłówka śledcza. Jak z jednej strony już strasznie dużo potrafimy i wiemy o świecie ożywionym i nieożywionym, a jak z drugiej strony stajemy całkowicie bezradni w obliczu różnych nowych wyzwań. Takim właśnie wyzwaniem jest COVID-19. Tu jest również o tym, jak jest z tym uodpornieniem populacji, czyli taką tezą, że jak tam 70% populacji przejdzie przez tę chorobę, czy właściwie skutki działania wirusa, konkretnie rzecz biorąc, tego konkretnego wirusa, to będzie dobrze, już będziemy bezpiecznie. No to też nie jest tak. Natomiast mimo wszystko jest to tekst i jest to rodzaj działalności, mówię o Pawle Waleskim, który stanowi jakiś rodzaj szczepionki na różnych oszustów, którzy bezustannie nas raczą jakimiś bzdurami i bredniami. Więc jak mówię, Paweł Waleski w polityce dziś, jutro i zawsze. A na koniec, żeby troszkę uciec może od tej bieżącej, dość ciężkiej tematyki, Tygodnik Powszechny, którym już kolejny raz zwracam uwagę, że zawsze ma taką sferę tekstów, które pozwalają nam troszkę przenieść się w inne rejony, troszkę może z innego poziomu obserwować świat. To nie znaczy, że to są teksty cieplutkie, milutkie i optymistyczne. To znaczy, że pozwalają przypomnieć sobie, że są jakieś tematy niezwiązane z COVID-em, pandemią, kryzysem gospodarczym i naszymi kłótniami, ale tematy ważne. Oczywiście też znajdziecie w Tygodniku Powszechnym rzeczy te aktualne i bieżące, ale są też inne. Poczynając od bardzo ciekawego tekstu Tadeusza A. Olszańskiego o wyprawie kijowskiej w 1920 roku, o której niby coś wiemy, ale szczerze powiem, sam dzięki temu tekstowi dowiedziałem się jeszcze paru ważnych rzeczy. Nie tylko faktów, również powiedziałbym interpretacji. Bardzo fajny tekst. Pozostając na Ukrainie,
złościliśmy się i złościmy od czasu do czasu tym obłąkanym wynalazkiem pisowskim, czyli tą fundacją narodową, która ma tam dbać o dobre imię Polski na całym świecie i która po prostu, zdaje się, brutalnie kradnie albo bez sensu rozrzuca grube dziesiątki milionów. A tu jest taki tekst przypominający o tym, jaki jest problem z polskim dziedzictwem kulturowym na Ukrainie, gdzie oczywiście dwory, pałace, kościoły, ale też kościoły protestanckie, ale też synagogi, no idą w ruinę. Nie dlatego, że Ukraińcy są tacy wstrętni, tylko że po prostu nie mają na to pieniędzy. I jeżeli tam się zdobywa jakimś ogromnym trudem, jakimiś zbiórkami społecznymi, jakieś parę milionów, to są ogromne kwoty. Jak sobie pomyślę, że ile tam tego było, jakieś dziesiątki milionów wydanych na ten absurdalny jacht, który miał opłynąć cały świat, sławiąc polskie imię, gdyby te same pieniądze przeznaczyć na te zabytki, a o tym właśnie jest ten tekst Wojciecha Konończuka z pięknymi zdjęciami tych pięknych ruin, to nie wiem, tak z grubsza wychodzi na to, że połowę z nich można by odrestaurować, a może więcej. To jest niewiarygodne, że nacjonalistyczny polski rząd akurat takiej rzeczy nie dostrzega, ale też smutne na przykład, że opozycja mu tego nie jest w stanie powiedzieć. I na koniec taki tekst z tygodnika, powiedziałbym, z pogranicza i tego, co aktualne, i tego, co za chwilę. To jest taka analiza Bartosza Józefiaka, taka parareportażowa, o tym, jak to Volkswagen, działający w Polsce, zatrudniający mnóstwo ludzi, zaczyna się robotyzować i jak ludzie tracą pracę nie tylko, albo wcale nie dlatego, że COVID, że pandemia, tylko że roboty. To jeszcze przed chwilą nam się wydawało jakąś abstrakcją gdzieś tam, może w Ameryce, może w Japonii, może w Chinach, może w Niemczech, ale przecież nie u nas, a tu się okazuje u nas. Bardzo ciekawa analiza też pokazująca rolę istniejącego tam związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, który stara się jakoś coś z tym zrobić. Nie odrzucając idei robotyzacji, ona jest nieunikniona, ale jak się okazuje, to nie jest coś dopiero tam gdzieś za siódmą górą, za siódmą rzeką, to nas już czeka. I wreszcie trochę tak pro domo suła we własnej sprawie Dariusza Kosińskiego, wybitnego znawcy teatru i sztuki, tekst o radiu, który zresztą w pewnej formie poprzez podcasty trochę jakby do nas wraca, ale jest to piękny esej o sensie radia, o sensie słuchania, o teatrze wyobraźni, jaki radio daje. Ja dlatego mówię o tym z takim sentymentem, bo moi nieżyjący rodzice obydwoje reżyserowali w Teatrze Polskiego Radia, więc oczywiście od dziecka tym przesiąkałem z uchem przytulonym do takiego starego, jeszcze wielkiego odbiornika, ale każdy chyba, kto kiedyś złapał choć na chwilę bakcyla radiowego, ten esej Dariusza Kosińskiego, piękny, mądry, głęboki esej, powinien przyjąć z wdzięcznością. I to takim zupełnie niepolitycznym akcentem przed, uwaga, 16 premierą filmu Braci Sekielskich o pedofilii w Kościele. Do zobaczenia.